Słuchajcie, to muszę wam to nagrać, nie? Bo tak schodzimy, nie wiemy którymi schodami. Piotrek już tutaj, o tam jest, tutaj kurwa, o panie Piotrze, tu na pewniaka, to tamto. Ja mówię, da Piotruś, niebieskie schody na pewno. No i wyszliśmy w drugą stronę. Znaczy nie w prawo, tylko w lewo, to jest z klatki. Mówię, no dobra, przejdziemy się, to może k***a nie były te schody. Obeszliśmy tam w koło i tam się skapnęliśmy, że to jednak były te schody. Jakbyśmy wyszli z klatki, byśmy byli pod autem. I pokład cały. Dla zdrowia. Dla zdrowotności, dokładnie. To... O, tutaj już jakaś kofeinka. Nie, soczek. Nie. Soczek kulturalnie. Cukier! Cukier prosty. O, jakbyśmy tu wyszli. Tu. O. Bo my sobie poszliśmy tam. A tutaj sobie wyszliśmy. I kółeczko było, no. Ale dotarliśmy, dotarliśmy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, Snowdonia! Jesteśmy trochę z innej strony, bo na południowej części Snowdonii, ale tutaj również jest pięknie i okolice są cudowne i w ogóle Snowdonia ma swój niesamowity klimat. Jadę właśnie na załadunek, a was zapraszam na kolejny odcinek. Pyk! Na załączonym obrazku widzicie, jak kończy kierowca, który chciał być sprytniejszy niż wszyscy i oszukać system. Jazda główną drogą była dla mnie zbyt mało atrakcyjna najwidoczniej. A tak naprawdę chciałem dość szybko ogarnąć załadunek, więc wybrałem sobie trasę stosunkowo szybką i krótką. Tutaj moja rada dla wszystkich. Niekiedy warto sobie podejrzeć wybraną trasę na widoku satelitarnym w Google Maps, aby się nie rozczarować. Po tej drodze sama jazda była dość przyjemna, do momentu, gdy trzeba było się z kimś mijać. Wtedy to było przeciskanie się na centymetry. Słuchajcie, w jakimś małym miasteczku w ogóle, wesoła historia, bo zapytałem się, czy mają toaletę i pani powiedziała, że tak, że muszę wejść do biura i za biurem, gdzie gościu siedzi, nawet jakieś swoje sprawy załatwia przy biurku, nie? I za biurem w korytarzu po prawej stronie. Wchodzę, pytam się, którędy do toalety, no tak, tak, tam, ten korytarz i po prawej, i faktycznie były toalety. Jakieś super, hiper, wybitne, zajebiste nie były, ale były, w miarę czyste. Człowiek od razu szczęśliwszy, można jechać dalej. Zostało mi na odprawę 330 km. Potem jedziemy pociąg. O, Mustang jedzie.
Po załadunku udajemy się prosto na IBF Savington, czyli miejsca dobrze Wam już znanego. IBF są to specjalne miejsca pobudowane na potrzeby Brexitu wewnątrz UK, w których odbywają się formalności związane ze sprawami celnymi. Zaraz po Brexicie było tych miejsc nieco więcej. Obecnie jednak sporo z tych wspomagających, jak na przykład IBF Bebbsfleet nieopodal Dartford, zostały zamknięte. Niesamowitym plusem tych miejsc jest to, iż odprawy celne odbywają się tam przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wjazd na IBF Savington możliwy jest tylko jadąc od strony Ronda, przy zjeździe 10A z autostrady M20. Więc jeśli jedziecie od Ashford czy płatnego parkingu dla ciężarówek, i tak będziecie musieli zawrócić na tym rondzie, aby wjechać na IBF. W samym IBF pracuje obecnie nieco mniej ludzi. Jest ono nieco bardziej zautomatyzowane. Zaraz na wjeździe jeden pan stoi i macha ręką bądź wskaźnikiem, aby jechać w lewo. Jakby się dało inaczej. Następnie na tablicy po prawej wyświetlane są numerki bramek, jakie są obecnie otwarte. Wybieramy sobie jedną z nich i ustawiamy się w kolejce do rejestracji. Przypominam, iż bez numeru LRN możemy przebywać na terenie IBF tylko 15 minut, a nie godzinę jak w przypadku błędnego numeru LRN. Co moim zdaniem jest patologiczne, bo wystarczy, że pójdziemy z wymyślonym numerem LRN i nagle możemy stać godzinę. Export? No. Gdy dostaniemy już przydział do miejsca parkingowego, na które mamy się udać, za bramkami jedziemy na lewo, a następnie w prawo i kolejni ludzie z pałeczkami w odblaskowych strojach kierują nas tam, gdzie mamy się udać. Dziś jedziemy do strefy J, czyli względnie blisko biur. Tutaj kolejny żart jak dla mnie. Na bramkach wpisuję Wam obok literki strefy numer miejsca parkingowego, w jakie macie się udać w tej strefie. Natomiast ludzie z obsługi mają go zazwyczaj gdzieś i każą Wam zaparkować, gdzie im pasuje. Jeśli wszystko jest ok, po około 30 minutach dostajemy dokumenty celne, a wraz z nią czerwoną kartkę A4 z napisem Exit, którą należy umieścić za szybą, aby obsługa wiedziała, że zawijamy wrotki. Kartkę tą wraz z tą zieloną z wjazdu oddajemy na bramce tuż przy wyjeździe z IBF. Czasami ich nie chcą, a jak chcą, to tylko tą kartkę Exit. Ale ja im zawsze wciskam obie, bo i na co mi śmieci w aucie kumulować. Jak tak dziś dużo gadam w tle, to krótka przypominajka dla wszystkich, jak wygląda wjazd na Eurotunnel od strony Wielkiej Brytanii. Na wstępie witają nas bramki, na których odbieramy bilet. Jeśli przewozimy ładunki niebezpieczne, automat poprosi nas o kontakt z obsługą przez przycisk wywołujący pomoc i udanie się do biura zaraz za bramkami po lewej. Wtedy automat drukuje nam jakby taki kupon na bilet, który zabieramy ze sobą do biura. Następne bramki, na których Brytyjczycy sprawdzają paszport. Hello. I wiata, pod którą sprawdzane są nasze numery MRN i GMR. Jeśli mamy je w formie kodów kreskowych, to wystarczy je pokazać. Pamiętajcie, aby maksymalnie rozjaśnić ekran telefonu, jeśli macie to na telefonie w formie cyfrowej. Za wiatą szlaban, na którym
ten pan w budce nieco dalej wybiera sobie, gdzie nas wysłać. Szlaban na lewo od niego to rentgen, skrajny szlaban na prawo to taka kontrola indywidualna pod względem ładunków wybuchowych i innych dzikich rzeczy, a zaraz na prawo przy budce to po prostu jedziemy dalej. W tym przypadku pozostaje tylko bramka, na której Francuzi sprawdzają nasz paszport, choć nie zawsze. I ostatnia, na której dostajemy wytyczne, gdzie mamy jechać, aby oczekiwać na wjazd na pociąg. Jeśli jedziecie busem, nie dojeżdżajcie tak blisko jak ciężarówki, gdyż wtedy pracownicy mają problem z odczytaniem rejestracji. Nie wiem, czy kamery im nie łapią, czy o co chodzi, ale zawsze chcą, żeby się zatrzymać trochę wcześniej. Warto więc zatrzymać się te 10 metrów przed budką i czekać na znak od pana z budki, utrzymując z nim kontakt wzrokowy. Na sam koniec zostaje wycieczka autobusikiem do wagonu osobowego, a wasz busik, czy ciężarówka, pędzą samotnie na platformie.